dniu dzisiejszym organizujemy dni otwarte szkoły, połączone z taką prezentacją możliwości, umiejętności związanych z kształceniem zawodowym. Nasza szkoła dzisiaj przedstawia ludziom z całego regionu. Mamy bardzo dużą ilość osób, która odwiedziła dzisiaj szkołę. Z ogromnego obszaru i terenu, z Bolkowa, z Gryfowa, z takich miejscowości jak Marciszów, Janowice, no i oczywiście z miasta Jelenia Góra. Cieszymy się bardzo tym ogromnym zainteresowaniem naszą placówką. Mamy do zaproponowania młodym ludziom 9 zawodów na poziomie technikum i wybrane zawody, w których chcą się uczyć uczniowie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Uchodzimy za szkołę, w której poczyniono chyba największe inwestycje. Jeśli chodzi o bazę dydaktyczną, to jest chyba ona najlepsza, no powiem, że na Dolnym Śląsku. Jeśli chodzi o takie zawody jak technik, mechanik pojazdów samochodowych, ale również i inne zawody. Teraz otwieramy 2 nowe kierunki. W szkole zawodowej będzie to mechanik motocyklowy. A jeśli chodzi o technikum, to będzie to technik urządzeń energii odnawialnej. W przyszłym tygodniu planujemy podpisanie umowy patronackiej z firmą Tauron w obecności pana prezydenta. Tauron zdecydował się objąć patronatem tą klasę. To jest sala, w której uczniowie mają potwierdzić swoje wiadomości, umiejętności nabyte teoretycznie i tutaj sprawdzają właśnie to, czego się nauczyli wcześniej teoretycznie. Tutaj dysponujemy planszami, na których przedstawione są podzespoły, elementy znajdujące się w samochodzie. Można po prostu zobaczyć, jak działają podzespoły w rzeczywistych warunkach, bo w samochodzie nie widać, jak paliwo jest podawane, jak jest wtyskiwane, w jakiej ilości. My się o tym dowiadujemy, jadąc na stację benzynową i płacąc rachunki za paliwo. Natomiast tutaj można to wszystko zmierzyć, zobaczyć, pokazać zależności właśnie tych kosztów związanych z eksploatacją w zależności od tego, jak naciskamy na pedał przyspieszenia. W okolicy nie ma takiej szkoły, która zapewnia dane kierunki, czyli kierunki mechaniczne, pozwala to kształcić się w tym kierunku. Wiadomo, że od takich osób, które się interesują samochodem, jest bardzo dużo. Do tego mamy sprzęt, bardzo dużo sprzętu, jak widać, elektronicznego. Mamy też samochody, które są na pracowni, przy których cały czas robimy. To zależy właśnie od tego, czy uczeń ma pasję, czy lubi robić to, w jakim kierunku będzie się kształcił. Mechanik jest pożądanym zawodem, tak myślę. Tutaj możemy też właśnie bawić się tym sprzętem, nie tylko uczyć się, ale też możemy coś przy nich majstrować, sprawdzać, diagnozować, naprawiać. Też nam nauczyciel tłumaczy, co, jak wszystko pracuje, to też widać. To jest przerobiona stara sala gimnastyczna, bo ponieważ po otworzeniu nowej, no byłoby bez sensu, gdyby były dwie. Więc przerobiono, zaadaptowano tą starą po prostu na drugą pracownię warsztatową. W tej chwili tutaj posiadamy 3 podnośniki, mamy 5 samochodów, które praktycznie cały czas na zajęciach praktycznych naprawiamy. Dodatkowo, oczywiście wszystkie te samochody są na chodzie. Tutaj też również można pokazać silnik diesla, skrzynia automatyczna, przekładnie kierownicze wspomagane elektrycznie, hydraulicznie. No dodatkowo, wiadomo, praktycznie w tej sali jest sam nowy sprzęt.
są nowe narzędzia, na przykład tam jest nowa szlifierka, nowy kompresor. Wszystko tu jest na dobrą sprawę nowe. Jesteśmy w tej chwili w pracowni elektrotechniki, elektroniki oraz automatyki. Jest to pracownia interdyscyplinarna, a jest stworzona pod potrzeby profilu mechatronicznego. Tutaj uczniowie uczą się na tych tutaj stanowiskach, uczą się podstaw elektrotechniki, elektroniki, jak i również automatyki. Dalsze, bardziej zaawansowane nauczanie odbywa się w innych pracowniach typowo specjalistycznych. Byli z prezentacją mechanik, oczywiście, byli z prezentacją w mojej szkole. Zaciekawili mnie tym, że elektryka, pneumatyka, elektronika, to jest wszystko w jednym po prostu i byłem ciekaw tego połączenia, jak to może wyglądać. Przyszedłem, dowiedziałem się co nieco. Na razie bardzo mi się podoba i zachęcam wszystkich do tego. Jak widać, jest to tablica interaktywna i tę tablicę wykorzystujemy w zasadzie prawie co lekcje. Czasami nas pełni rolę ekranu, ale częściej pełni rolę tablicy, z którą możemy sobie podziałać. Jak widać, uczennica tutaj pokazuje, że można zupełnie swobodnie na niej pisać, ale co najważniejsze, na tej tablicy możemy połączyć się, dzięki niej połączyć się z internetem i korzystać ze źródeł internetowych na lekcjach z budownictwa, które są bardzo dobrze widzialne przez uczniów. Mogą również, skoro jest interaktywna, to mogą rysować, wykonywać rysunki techniczne na tej tablicy lub budowlane, lub też wykonywać fragmenty projektów manualnie budowlanych. I później oczywiście są to elementy oceniane, weryfikowane przez innych uczniów, którzy mogą podejść do tej tablicy i równocześnie wykonać inne swoje rysunki. Jest to drukarka 3D wraz ze skanerem 3D, tak, czyli możemy skanować elementy również 3D. Maksymalna wielkość druku, która tu jest, 15x15x20, natomiast skanujemy w formacie 15x15x15 cm. Tak. Czyli element, który tutaj jest już takim dla celów dydaktycznych naprawdę średnio wysoka półka, tak by to można określić. Żeby uczniowie mogli coś tutaj zrobić, to najpierw muszą to zaprojektować albo ściągnąć gotowe obiekty. Drukarka jest przeznaczona do celów dydaktycznych, czyli projektować będą mechanicy tudzież budowlańcy, projektować będą w AutoCADzie, a drukować będą tutaj na tej drukarce. Po prostu pliki przeniosą z pracowni, gdzie jest AutoCAD, w to miejsce. Dlatego, że tutaj jest tylko oprogramowanie dla grafików. Pracownie dla grafików komputerowych, laptopy z procesorami i7, oprogramowanie do grafiki bitmapowej i do grafiki wektorowej, oprogramowanie specjalistyczne, patch z jednej strony Photoshop, pełen Gorel. I oprócz tego robią tu impozycje, tak? Czyli elementy takie, które służą składowi tego materiału reklamowego. Dlatego, że ten technik cyfrowych procesów graficznych ma kwalifikacje A54, czyli przygotowanie do druku, A55 drukowanie cyfrowe i ma A25 multimedia. Hala ta wielofunkcyjna, sportowa w Mechaniku została oddana mniej więcej półtora roku temu do użytku. No jak widać, tutaj jest wyposażona znakomicie, sam obiekt jest zadbany, bardzo czysty i wszystkie dyscypliny sportowe, jeśli chodzi o gry zespołowe, realizowane są na zajęciach wychowania fizycznego, na zajęciach pozalekcyjnych, a także popołudniami przychodzą jeszcze grupy wynajmować halę. A więc mamy piłkę ręczną, piłkę nożną halową, siatkówkę, koszykówkę.
to jeśli chodzi o to wyposażenie, no tutaj wszystkiego teraz nie widać, ale no w magazynie są wszystkie te sprzęty do siatkówki, do koszykówki, całe zestawy piłek lekarskich, materace i tak dalej. Te zawody, w których kształcimy cały czas, no możemy się chwalić tutaj wieloma sukcesami i proponować dzieciom kształcenie. Znaleźliśmy się w Polsce w pierwszej dziesiątce szkół kształcących na poziomie technika budownictwa. W ubiegłym roku mieliśmy 100% zdawalności i takich szkół w Polsce jest tylko właśnie 10. W ostatnich dniach odbywają się konkursy zawodoznawcze. Po raz drugi wygraliśmy konkurs w zawodzie technik mechatronik na Dolnym Śląsku. Wygraliśmy w techniku mechaniku na Dolnym Śląsku. Drugie mamy miejsce w cyfrowych procesach graficznych. Czekamy jeszcze, co zdobędą nasi technicy budownictwa. Bardzo dużym osiągnięciem w ostatnim czasie było to, że uczeń klasy trzeciej został laureatem finału Olimpiady Niskich Emisji w Gdyni. Także cieszyć się i rozwijać placówkę w dalszym ciągu. Zapraszamy wszystkich uczniów gimnazjów do naszej placówki. Jest to ogromna szkoła z ogromnymi tradycjami. Ostatnio liczyłam 14 000 absolwentów.